Dzisiejszy program będzie się składał z trzech pozycji, dwóch sonat Mozarta, moim zdaniem skrajnie różnych, G-dur i B-dur, oraz tria Ravela, Amon, właściwie jedynego jego tria. Pierwsza z sonat Mozarta, czyli G-dur, wydaje się być taką bardzo dramatyczną sonatą. Ja słyszę w niej dużo opery, natomiast sonata B-dur w moim odczuciu jest bardzo, jakkolwiek to brzmi, klasyczna. Taka typowo mozartowska. No myślę, że to będzie ciekawe zestawienie dwóch Mozartów. Sonaty w Mozarta są to dwie zupełnie różne sonaty. Mieliśmy takie wrażenie, pracując nad nimi, że jakby tam jest trochę Mozarta, a można nawet w niektórych fragmentach pomylić kompozytora, nawet czasami jest wrażenie w takiego może bardziej beethovenowskiego, bym powiedziała, w zwrotu akcji, szczególnie w jednej z nich. One są zupełnie różne od siebie, bardzo, bardzo bogate, także stawiają przed wykonawcami dużo, dużo wyzwań wykonawczych. Gramy trio Ravela w tonacji Amol z Anną Marią Staśkiewicz i z Radosławem Kurkiem. Utwór fantastyczny po prostu. Wiele barw, kolorów różnych, każda część zupełnie inna. Szczególna jest dla mnie trzecia część. Można tam pokazać wszystkie możliwe emocje, od tych ciemnych do bardzo jasnych. Kończy się niesamowicie, bo kończy się fortepianem solo, który po prostu zamyka jakby całą część w bardzo, bardzo, bardzo mrocznym klimacie. Jest to muzyka niezwykle piękna, niezwykłej urody i bardzo, bardzo klimatyczna, jakby wymagająca dużego skupienia, nie tylko od artystów, ale wydaje mi się, że też od słuchaczy. Taka muzyka kameralna, bardzo intymna i no nad wyraz piękna. Także jestem szczęśliwa, że możemy dzisiaj tak piękny program wykonać.